Hello, witajcie w kolejnym odcinku z F1 2015. Ostatnio poszło nam tragicznie i Valtteri Bottas oraz Felipe Massa nas mocno podgonili. Zaś nasz team partner zdobył jeden punkcik. Ostatni wyścig w ogóle ja najchętniej bym o nim zapomniał. Bo to był skandal, co tam się działo. Jechało mi się tragicznie i mało tego, po prostu wszystko waliło mi się na głowę. No i było fatalnie. Teraz ma być inaczej, teraz Kanada. Pójdźmy w ślady Roberta Kubicy, jak w 2008 roku, kiedy to w bolidzie BMW Sauber zdobył swoje pierwsze i jedyne zwycięstwo. Obstawiam, że gdyby został, gdyby to oczywiście jego kariera potoczyłaby się inaczej i został w Lotusie, tych zwycięstw mogłoby być więcej. No ale tak to się skończyło. Słuchajcie, jedziemy. Jedziemy najpierw w trening. Mam nadzieję, że pójdzie mi dzisiaj na poziomie, bo ostatnio jechałem jak jakaś kompletna fajtłapa i... jak będę dosłownie pierwszy raz grę odpalał, albo nawet gorzej. A że gra postanowiła czasami urwać mi koło przy niezbyt silnym uderzeniu, które przy każdej innej odsłonie, może nie przy dziesiątce, skończyłoby się na lekkich obcierkach i może minimalnym uszkodzeniu przedniego skrzydła, tak 15 po prostu urwało mi się koło. Tak jak w realu, tak jak w rzeczywistości. Te koło by poszło gdzieś, pofrunęło i wpadło do wody. Tak by wystrzeliło. Or even heading into the gravel. Well, the wall of champions always seems to catch one or two drivers out because of how close they get to it as they arrive at such high speed. We can probably expect to see someone end up there over the course of the weekend. Nie bądźcie tak źle, ponieważ usunięto te krawężniki wysokie. Look after their rear tires here. I know the Sauber and Toro Rosso guys are particularly worried about how they're going to manage that, as it's perhaps one of the areas they're still trying to get on top of. Lots of low speed exits means the rears are in for a lot of punishment. Tu się dzieje, William się pewnie zmobilizowani, żeby nas dorwać. It might look great for us as spectators, as we love to see a car driven beyond its limits, but it's not going to result in a great long run pace. So here we are. Here we are again. Czy Kanada będzie dla nas szczęśliwa? Prognoza opady deszczu. Bardzo ciekawa ta prognoza. Niemniej i tak przyspieszymy trochę czasu, bo chciałem mieć porównanie. Okej, szczegóły. Przyspiesz upływ czasu. Bardziej, mocniej. Uwalniam swoją moc. Zdaję sobie sprawę. Trasa jest teraz bardzo zajęta. Okropnie zajęta, jest very busy. Jest zajęta na przykład szydełkowaniem, albo nie wiem, zabawianiem publiczności. Są zdania trasy. Dobra, majstry, jedziemy na tor. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Całe szczęście, już myślałem, że się znowu coś zbaguje. Mimo, że dacie mi znać, bardzo się cieszę. Ciekawe, czy daliby mi znać na przykład, gdyby już konkretnie lało i... Hej, hej! Spodziewamy się deszczu, prawdopodobnie zaraz zacznie... okej. Okay. 1:15:01, cały czas mi się wyświetla ten czas. Cały czas wyświetla mi się ten czas. Ty. Powiedziałem, żeby nie było bugów i proszę bardzo, są. Jak to zawołanie. No wreszcie mi to zniknęło. Ja wiem, że oni chcieli się pochwalić, że Raikkonen nabił na razie najlepszy rezultat. Ale nie przesadzajmy z tą skromnością. Nieinwazyjne reklamy Pirelli. Bardzo dużo ich. Tak, tutaj po wyjściu z tego nawrotu będzie bardzo ważne mieć jak najwyższą prędkość, gdyż iż albowiem nasz bolid prędkością niestety nie grzeszy.
to będziemy musieli naprawdę uważać i obstawiam, będziemy dużo odpierali ataków innych kierowców. Jeszcze zobaczymy, jak to się skończy. Lekko przycięliśmy, na szczęście gra nie uznała tego za naruszenie przepisów. P7. Czy to ja tracę formę? Czy po prostu zjedziemy do boksu i zobaczymy, o co tutaj chodzi? Wróćmy do garażu. Wobec tego. Już by śmigali na miękkich? Tak, przez moment pojawił się tam Verstappen na option tires. Widziałem czerwony pasek. Także oni po prostu śmigają już w tym momencie treningów na oponach super miękkich, a ja na miękkich. Dobra. Time is running. Clock is ticking. No załoga start na suchym torze, prawdopodobieństwo wystąpienia przelotnych opadów. Czyżby miało być tak grubo? Fajnie by było, gdyby się rozpadało, nie mówię, że nie. Jazda w deszczu jest naprawdę wymagająca od kierowcy, bo tutaj nie ma takiej losowości w tym deszczu. Nie ma, że po prostu cię wyspinuje. Musisz sobie zasłużyć na to, żeby cię wyspinowało. Czyli za dużo gazu na przykład na wyjściu. Ale druga sprawa, idzie to bardzo szybko skontrować. Tylko jak kontrujesz, to musisz uważać, żeby nie przekontrować, przeholować. Bo wtedy polecisz w drugą stronę. A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Nico Rosberg has proven in today's practice session that he's the one to watch for qualifying tomorrow, as he sets the fastest time. Ja jedyny na primach. I co, Raikkonen tyle razy był pokazywany, a jednak dopiero czwarty. Ha! Na co była mu ta skromność? Good afternoon, witam wszystkich po południu na torze w Montrealu, otoczony wodą, bardzo malownicza lokacja, muszę przyznać, jedna z najbardziej malowniczych lokacji w całym kalendarzu. Będąc na torze tego nie widać, nie, ale to jest po prostu coś wspaniałego, jak pokazują, o siema, to my! Jak pokazują widok z lotu ptaka na Montreal, coś niebywałego. O, siema, siema. Jak wiadomo, jesteśmy bardzo przyjaznym kierowcą wśród kierowców. Nie jesteśmy żadnym Juanem Pablo Montoyą, który najchętniej by nam wszystkim dopierdolił. Swoją drogą, ciekawe, jak mu się wiedzie. Jak ktoś ma jakieś info, niech poda w komentarzu, co on robi. On tam chyba w IndyCar poszedł? Albo w NASCAR? Nie wiem, nie wiem. Juan Pablo Montoya. Ciśnijmy zatem w kwalach. Oby to były udane kwalifikacje. Troszeczkę za głęboko. Można byłoby to zakwalifikować pod błąd. Tym bardziej, że jesteśmy na 19 miejscu aktualnie. Ej, no nie za wesoło, powiem wam. Ale teraz o zakrętach, widzieliście, ile skoczyliśmy do przodu. To nadal jest troszeczkę poniżej naszych oczekiwań, ale za to tak zespół ode mnie oczekuje. Standardowo ich oczekiwania spadły po nieudanym Grand Prix Monaco. Zawsze jak coś zwalimy, to te ich oczekiwania spadają. A nadal nie rozumiem sensu bytu tych oczekiwań. Bo nawet tutaj levela nie dostajemy. Wcześniej to jeszcze jakiś bzdurny level się wbijało. A teraz... Nie dość, że nie ma levela, no nie ma przede wszystkim reputacji. Okej. Już się bałem, że będą kolejne słabe kwale, ale na szczęście udało nam się dobrze przejechać tamtą ostatnią szykanę. Jest nie najgorsze siódme pole. Także no miejmy nadzieję, że tym razem zapunktujemy. No i przede wszystkim jesteśmy zadowoleni. Sztama, Jeff, sztama. Ale on jest podjarany, Jeff. A może on jest zjarany, nie podjarany. To by wiele tłumaczyło. Ale okej, siódma pozycja. No, nie skomentuję tego dalej. No w sumie mogłem dokończyć komentatorom, tak im bezczelnie urwałem. Sorry. It's Sunday afternoon here in Montreal, and we're about to find out who's best prepared to take on this 4.3 kilometer track, and of course,
the infamous Wall of Champions. Lewis Hamilton starts on pole today and with the blistering pace. Jest i safety car. Patrzcie i podziwiajcie, bo nie jeździ. Jeff? Co ty robisz w barwach Mercedesa? A może on jest inżynierem każdego? I może taki zalatany, o, to ja go nie doceniałem. To przepraszam. Oni to po prostu zrobili z premedytacją. Czekali, aż Alonso, zmuszali Alonso do odejścia i wtedy, dobra, to teraz możemy budować zajebisty bolid. Nie, tak na serio, no to Ferdek musi być ostro wkurwiony, że tak się stało. Ale może właśnie takiej zmiany potrzebował. Bo tak jak ja na przykład w grze nie lubię siedzieć długo w jednym zespole. Bo dla mnie to jest nudne. Trzeba szukać jakichś nowych wyzwań. Na przykład... W przyszłym sezonie zrobimy sobie taki transfer, gdyby oczywiście był, no zrobimy taki sztuczny transfer. Przejdę z Red Bulla do Manora, bo chcę szukać nowych wyzwań. Dokładnie, tak. Słuchajcie, strategia wyścigowa. Strategia wyścigowa wygląda tak. I tutaj nie zmieniam. Nic. Chyba jedziemy, co? A czekajcie, jeszcze raz spojrzę. Ósme okrążenie. Roger that. Lecimy. Lecimy tutaj. Będę na siebie uważał. Straciliśmy jedną pozycję. Na rzecz Grożana. Zostawiamy mu miejsce. Teraz kto ma lepsze wyjście? Grożan? Oh shit. Na razie nie chcę nic mówić. Zobaczymy. W jakim tempie będę w stanie tutaj jechać. Bo ja liście na drodze, no coś pięknego. A gdzie są te, jak one się nazywały? Świszcze. Powinny tu wybiegać na drogę. Andrew by już by był podjarany, że uciekaj świszczu, uciekaj! Uciekaj, bo cię rozjadą! Trochę za ostrożnie jadę, co? Tak, też mi się tak zdaje. Powinien trochę bardziej zaryzykować, nie? Takie jakieś płynne manewry, gdzie niby zestrachany jestem, ale już Grożan odzyskuje to, co stracił. Jedziemy na bogatej. Bardzo blisko. I teraz atak. Bardziej zdecydowany ruch i jest zysk pozycji. Wróciliśmy na tą naszą startową. O, fucking. To wyglądało zbyt ciekawie w moim wykonaniu. Tutaj zawsze troszeczkę boty przytną i taką smugę dymu, smugę kurzu zostawiam za sobą. Grożan się wdał w walkę z Verstappenem i stracił pozycję i dystans do nas przede wszystkim. To jest najważniejsze. Problem w tym, czy ja jestem w stanie podjechać do ludzi z przodu. Oni sobie tak wesoło jadą z przodu, ale nie wiem, czy ja mam odpowiednie tempo, żeby ich dorwać. A nie chcielibyśmy powtórki z innych F1, gdzie jedziemy i się nie dzieje nic. Chociaż i takiej nie dostaniemy, bo to byśmy musieli blokować całą stawkę za nami. A tak się chyba już w tej odsłonie nie zdarza. Już, już, już Mercedesy zaczynają szaleć. Super. Gówno to mi da na ten moment, bo ani ja za nikim nie jadę, ani nikt za mną. Na tą chwilę. Wydaje mi się, że ja tak kurde trochę zbyt zachowawczo. Powinienem się zamknąć i nic nie mówić, bo tylko sobie narobię bigosu. Na warze.
Wiesz, tu człowiek myśli, ej, podganiam ich chyba, jestem odrobinę bliżej niż byłem i jeb w ścianę. Na szczęście się nie uszkodziliśmy. To wbrew pozorom jest tor uliczny, nie? Co ja też gadam? Jest to tor uliczny w końcu, czy nie? Chyba się zalicza do toru ulicznego, prawda? Ja teraz tutaj na idiotę nie wiesz. A zresztą, i tak często wychodzę. Ale zrobiłem sobie kiedyś podróż po tym torze na Google Maps i muszę przyznać, że bardzo majestatycznie to wygląda, kiedy nie ma tutaj tych wszystkich trybun, boksów i tak dalej. Tym bardziej, że zdjęcia były robione może późnoletniej albo wczesnojesiennej, o ile się nie mylę. Bardzo fajnie było się tak przejechać po tym torze w Montrealu na wyspie. Idealne miejsce na tor. Żaden kurde fanatyk ciszy i spokoju oraz ekolog nie będzie narzekał, że mu tutaj smrodzą i hałasują. Odizolowany. Podobnie odizolowany był tor w Korei. Tam chyba właśnie położenie sprawiało też spory problem włodarzom F1, że po prostu w okolicy nie było nic. Doszło do zmiany z przodu. Nie, jednak wróciło wszystko do normy. Może dojdzie też do jakiegoś kontaktu. Doszło czy nie doszło? Grosjean odzyskał pozycję. Chyba to nie jest dobry znak. Jak z tym jest paliwem, plus jeden. No to trzeba już zaprzestać. Być może zużyjemy jeszcze trochę pod koniec. W poprzednich odsłonach F1 opony na Kanadzie żyły bardzo długo. Także i mam nadzieję, że te pożyją długo. Ta bardziej miękka mieszanka. Nie wygląda to, ten wyścig na razie szczególnie rajcująco. Nic nie poradzę. Bardzo bym chciał, żeby się coś zadziało. Ktoś się rozwalił, ktoś kogoś przygrzmocił. Na tor wybiegły świszcze i jechać tutaj slalomem. Ach, ale nie dzieje się nic na ten moment. Nawet na ścianie mistrzów nic się nie rozwala. Co się dzieje? W ogóle te transfery dla jednych zawsze się udadzą, dla innych to będzie jedna wielka kupa gówna. Dla przykładu, ja nie wiem jak Hamilton to wyczuł, że McLaren będzie w przyszłości tak zjebany i uciekł do Merca. Pierwszy sezon w tym Mercu co prawda nie był jakoś szczególnie udany, ale zdobył zwycięstwo. Więc no, w momencie kiedy McLaren tam w tym sezonie nawet ani razu na podium nie stanął. Skubaniec. A w Top Gearze Clarkson się z niego troszeczkę nabija. Pamiętam ten odcinek. Ech! Potem kolejny trafiony transfer. No Vettel. Vettel na ten moment wychodzi lepiej na tym, że przyszedł do Ferrari. Ferrari trzyma poziom. Zdarzają się słabsze weekendy, no ale ogólnie rzecz biorąc trzyma poziom. Lepszy niż Red Bull. Szczególnie w tym obecnym sezonie. Bo w poprzednim w sumie jeszcze nie było jakichś większych podstaw, żeby do tego Ferrari iść. Poradził sobie ten bolid ich raczej średnio. No ale zaryzykował i wychodzi na ten moment na tym lepiej. Jak to wyczuł? Nie wiem. No i teraz druga strona medalu. No to zaczniemy od naszego rodzynka, czyli Fernando Alonso. Fernando Alonso, który miał dosyć współpracy z Ferrari. Podobno była tam trochę kwaśna atmosfera w tym Ferrari. Szczególnie po tym, jak Domenicali został odsunięty. Ech.
No i co ja mogę dużo tutaj powiedzieć na temat Alonso? No, ma przejebane. Jeżeli Honda nie weźmie, nie zepnie pośladu, nie zrobi porządnego silnika, to to będzie gówno na kółkach, a nie bolid. Ja osobiście wierzyłem, że w tym sezonie McLaren Honda będzie chociażby kręcił się w okolicach dziesiątki, pozycji dziesiątej. Wiecie, jakieś tam drobne punkciki, co wyścig zgarniał, pozycje od 8 do 12 są ich. No to nawet tego nie mogą nam zapewnić. Sama Honda się przyznaje potem, że aj, bo my za mało tu trochę przesiedzieliśmy przed tym sezonem nad tym silnikiem i troszeczkę jest za słaby. Pomyśleliśmy, że bo jakoś to będzie, nie? Nie zrobimy żadnych badań i zrobimy po prostu, odbebnimy sobie jakiś silnik, nie? Ja reszta zrobi swoje, będziemy napierdalać tym bolidem, mamy wspaniałych kierowców, oni nie potrzebują dobrego bolidu, żeby zdobywać punkty i nawet podia. Taki chuj się przeliczyli, chłopaki. Honda, japońska siła. Gówno tam, przynajmniej na razie. Zresztą ja nie wiem, jak Baton może liczyć na Hondę, jak za czasów wcześniejszych, jak Robcia popierdzielał w BMW Sauber, Honda była tragicznym bolidem. Jak stoimy z oponami? No, ja bym jeszcze jedno poczekał po krążeniu. Także ja na miejscu Batona, chociaż on nie ma w sumie za wielu możliwości. Doświadczony kierowca, już dosyć stary. Zresztą i tak miał nerwowe chwile, bo McLaren ciągle zwlekał z decyzją. No teraz sobie zjedziemy. Jest ryzyko. Na Honda, na Japonię, kraj, który bardzo lubię, się nie popisało. Brakuje też mi trochę Toyoty. Zdarzają się naprawdę dobre wyścigi. No właśnie, oni byli chyba tak na poziomie właśnie tego BMW. Sezon 2.8 i 2.9. W sezonie 2.9 bodajże nawet zdobyli podium. Tak mi się wydaje. W sezonie 2.9. W sezonie 2.9 to w ogóle każdy bolid był lepszy od BMW. W ogóle nie wspominajmy tego sezonu, to jest jeden z gorszych sezonów. Nie dość, że krótki, to jeszcze bolidy były okropne. No chociaż rok temu były jeszcze gorsze. Strasznie nie podobała mi się ta ich kanciastość. Dobra, bo my zjeżdżamy, prawie się zagadałem, bym nie zjechał. Wow! Czas na magiczne zatrzymanie, magiczna siła. No majstry. Bardzo dużo ekip widzę przygotowanych. Gdzie wyjedziemy? Naszym rywalem w tym wyścigu ewidentnie nie są Williamsy, tylko Verstappen i Grosjean. Nie na dwójce! Nie holuj na dwójce! Aha, rozumiem. Tak po dżentelmeńsku przepuściliśmy kwiata. O to chodziło. Znowu się spotykamy na torze. Rzadko się to dzieje, ale ostatnio się widzieliśmy, tak i teraz się widzimy. Zwlekając pit stopem. No nie chcę znowu za nim skończyć, no musi co prawda zjechać. Ale nie możemy być wszystkiego pewni. Zaraz, on jeździ na tych samych oponach co ja. Czyli co, on jednak z inną kompletnie strategią. Grubo. Który Red Bull szybszy? Mój Red Bull szybszy, bo ma DRS. No i teraz zjazd. Troszeczkę mnie zmyliłeś, prawie przestrzeliłem. I znowu DRS. Czy jak mówił David Coulthard, DRS. Swego czasu komentował wyścigi. Chyba sezon 2011. DRS.
wszedł wtedy ten DRS, to było takie nowatorskie, takie innowacyjne, taka zmiana, mnóstwo wyprzedzeń. Wtedy przecież były rekordy. 2.12 z kolei chciano to zredukować. Ja za cholerę nie wiem, czy wprowadzenie DRS-u było dobrym posunięciem. Nie mam kurde zdania na ten temat. Z jednej strony wiem, że w poprzednich latach wyścigi potrafiły być nieziemsko nudne, ale teraz też się takie zdarzają. Jeśli już miałyby być te DRS-y, to faktycznie miałyby coś dawać, a na takim powiedzmy Monaco to mogłoby równie dobrze tej strefy nie być wcale. Pozycja szósta, Massa się wycofał. Minęliśmy go. No to dobra, odskoczymy mu. Massa się wycofa, bo nagle z 20 zrobiło się 19, czyli ubyło 1. Tak, miałem dopas matmy w liceum, więc wyliczyłem to bez problemu. No i wracając do kwestii DRS-u, bo przez wydarzenia na torze troszeczkę zostałem zbity z tropu. Z jednej strony, jak widać, jest więcej wyprzedzeń, ale te wyprzedzenia zawsze praktycznie dokonują się teraz na prostej. Nie ma jakiegoś wyczekiwania na odpowiedni moment. A i widzicie, nawet w tym sezonie aktualnym wyścigi z reguły są nudne. Tak jak sezon 2.14 z tymi brzydalami na torze był bardzo ciekawy momentami. Przede wszystkim wyścig w Bahrajnie, chyba jeden z najciekawszych w ogóle w ostatniej dekadzie. Tak teraz, no ewidentnie prym wiedzie wyścig Silverstone, ale to wszystko przez jedną rzecz, mianowicie deszcz, który spadł. Tak, znowu byłaby nuda. No i ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że strasznie mało ostatnimi czasy wyścigów deszczowych. Mogłoby chociaż trochę pokropić co drugi wyścig. No ale jak my robimy, czy nie my, tylko jak oni ustalają kalendarz i połowa tych wyścigów jest kurde w krajach arabskich albo w takich, gdzie jak deszcz spadnie, to jest święto, to potem nie należy się dziwić. Dlatego ludzie, chwalmy część europejską. Są przeciwnicy części europejskiej sezonu, bo to są tory z reguły stare, mało nowoczesne, no i mało kasiaste. A dla szanownego Berniego liczy się kasa. Dlatego, kurwa, nie mamy wyścigu o Grand Prix Niemiec w tym sezonie. Przecież to jest skandal, jeszcze o Włochy. Włochy walczą o przetrwanie. Nie może tak być. Nie wiem, jak ten kalendarz będzie wyglądał za kilka lat, ale to nie idzie w dobrą stronę. Wróciło Grand Prix Austrii, jedyny tego plus. Bo całkiem ten tor jest przyjemny. Chyba najkrótszy w całym kalendarzu. Ale to, że nie pojedziemy sobie na przykład w tym sezonie, który ja nagrywam aktualnie, na Hockenheimie, mnie boli. Albo nawet na tym średnio lubionym przeze mnie Nürburgringu. Przecież kalendarz w sumie już został zatwierdzony na przyszły sezon. No i tam jest Grand Prix Europy, które będzie się odbywać w Azerbejdżanie. Spokojnie. Naprawdę szkoda słów. Szkoda słów. Z jakiego toru ja to mam się cieszyć? Moje ulubione, Korea, nie ma. Już w ogóle, wypadło całkowicie. Hockenheimu? Nie ma!
Wszystko na złość mi kurde robią. Walencję też lubiłem, Walencji też już nie ma. Jakby się tak zastanowić poważnie, to jaki tor ja najbardziej lubię? Nie wiem. Chyba Spa. Jak Spa wyleci kiedyś z kalendarza, to jest koniec. To wtedy Formuła 1 dla mnie się skończyła. Żegnam się. Żegnam się z Formułą. Chociaż nie, bo ten bunt i tak gówno da. Musieli się wszyscy zbuntować. Cała rzesza kibiców musiałaby się zbuntować i zbojkotować formułę. Ale na razie tak nie mamy o czym mówić. Miejmy nadzieję, że coś się tam w ich głowach poprzestawia, tych wysoko postawionych ludków, i nie będą więcej kastrować kalendarza z tak legendarnych wyścigów. Naprawdę. Ja o to bardzo mocno proszę. I żadnych wyścigów w Katarze nie chcę. Po co mi to? Na cholerę. A i tym bardziej więcej nocnych. Dwa wystarczą. I tak jestem zły, że Bahrain się zdecydował na wyścigi nocą. Wolałem za dnia. Zdecydowanie. Paliwo? Ło, plus 3, możemy sobie przedusić. Zwróciłem uwagę. No, mówiłem, możemy sobie przedusić. O! Teraz się rozumiemy. Trzeba się zdecydować na ten krok, ponieważ Verstappen cały czas tam ciśnie za nami, jedzie równym tempem. Przed nami jest wielka czarna dziura, nikt nie jedzie. Kompletnie nic się nie dzieje. Mógłby wyjechać taki samochód strażacki, tak jak pamiętacie wyścig w Korei, gdy wyjechał z nie tego zakrętu, co myślano, że wyjedzie. No to w sumie był gwóźdź do trumny dla tego Grand Prix. Szkoda, że tam zjebali sprawę. W ogóle w tym przyszłorocznym kalendarzu Grand Prix Malezji jest wyrzucony gdzieś w samą końcówkę. Nie wiem, czy to ma celu uniknięcie jakiejś pory deszczowej, czy czegoś, ale to już w ogóle będzie dziwne. Ludzie są przyzwyczajeni do pewnych schematów i czasami lepiej ich nie zmieniać. No w każdym razie zobaczymy, czy to wyjdzie temu Grand Prix na dobre. Taka zmiana daty, drastyczna zmiana daty. Kilka miesięcy. Fuck. Nie ukrywam, mieliśmy trochę szczęścia w dzisiejszym Grand Prix. Bo niewątpliwie skończylibyśmy na pozycji siódmej. Jesteśmy ponownie w takiej tak zwanej ziemi niczyjej. Zobaczcie, że z tyłu, nie licząc Verstappena, który nieźle ciśnie, jest też dziura. Nie mielibyśmy nawet z kim powalczyć. Przez chwilę tam jeszcze Grosjean się przepychał, ale być może coś tam się stało i stracił. No a z przodu, trzy najlepsze drużyny. Williams, potem Ferrari, potem Mercedes. Pewnie tak to się skończy. Robię co mogę, dyskredytuję zupełnie Kwiata. Jeżeli nie mam pecha, to go dyskredytuję. Nico Rosberg zwycięzcą, no proszę, proszę. Staram się wycisnąć jak najwięcej z tego bolidu, ale najwyraźniej, no, pewna obniżka formy nas dotknęła. Chociaż, czego ja narzekam? Szósta pozycja, z niezły wynik. No tak czy nie?
Oczywiście, że tak. To jest szósta pozycja, a nie 19. W końcu nie jedziemy w McLaren, nie Honda. Słuchajcie, no co ja mogę tutaj dużo powiedzieć? Wybaczcie za tą nudę, którą wam zafundowałem, jeżeli idzie o wydarzenia na torze. Mam nadzieję, że poruszyliśmy parę ciekawych tematów, które z chęcią, o których z chęcią sobie podyskutujecie w komentarzach. Mieliśmy trochę szczęścia, że Masz się przydarzył się pech. Jedyny, który nie ukończył. Grosjean fatalnie 3 pit stopy zaliczył. Coś tam było bardzo nie tak. Grosjean impulsywnie reaguje na jakieś awarie, więc pewnie nie był zadowolony. Tam wszyscy z podbitymi oczami łażą. Pamiętam, strasznie żywiołowy gość jest. Naprawdę. Jeszcze poucza Maldonado, że przydałby mu się jakiś osobisty trener, żeby trzymać nerwy na wodzy. Jestem ciekaw, czy ich relacje w tym momencie się trochę, kurde, zepsuły. Czy Maldonado faktycznie sobie zatrudni jakiegoś trenera. Nie wiem, czy motywacyjnego, raczej takiego, który będzie hamował jego temperament. Wenezuelski temperament, destrukcyjny temperament, chociaż ostatnimi czasy jeździ lepiej. Pastor. Każdy kiedyś dojrzewa. Ale ma też pecha, dobra. Tak to wygląda w generalce. Jesteśmy punkt przed Bottasem. Nie możemy spać, musimy to piąte miejsce utrzymać. Jasny gwint. Będzie ciężko. Kwiat szaleje. Po prostu szacun, respekt, ziom. Okej. No nic, mogę wam tylko podziękować za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że następny wyścig w Austrii będzie przynajmniej dwa razy ciekawszy. Oby. Chociaż z tego, co pokazuje nam historia, to dwuletnia historia, Red Bulle na swoim domowym torze nie czują się wcale najlepiej. Nawet w zeszłym sezonie Ricardo był bodajże 8 albo 7, a Vettel w ogóle nie ukończył. Tak i teraz było słabo, bo Ricardo wywiózł jeden punkt. No, oby było wesoło. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!